Pan wójt gminy Rzeczenica z okazji dożynek powiatowych zwrócił się do ministra rolnictwa z wnioskami o przyznanie odznaczenia dla grupy rolników z gminy Rzeczenica zasłużony dla rolnictwa. Większość wniosków została zaopiniowana pozytywnie przez ministra rolnictwa Marka Sawickiego. Za chwilę zostanie odznaczonych 7 rolników z naszej gminy. Są to rolnicy, którzy związani są z produkcją rolniczą od wielu lat. W ich gospodarstwach prowadzona jest produkcja roślinna, zwierzęca lub mieszana. Bardzo proszę o wystąpienie pana Edwarda Udycza, pana Janusza Skrzypczaka, pana Wiesława Janowskiego, pana Rafała Kujawskiego, pana Adama Skwiercza, pana Krzysztofa Gałęzę i pana Mirona Stefanickiego. O odznaczenie wyróżnionych rolników proszę starostę Czuchowskiego, pana Aleksandra Gappa oraz wójta gminy, pana Lecha Zwolińskiego. Prosimy do nas reprezentację gminy Przeklęte. Lepno i gminy Rzeczenica, prosimy państwa do nas. Nagrodę dla gminy Rzeczenica prosimy, aby odebrała gminy reprezentacja sołectwa Brzezie. Prosimy o odebranie wyróżnienia dla gminy Rzeczenica. Tam jest bok do zrealizowania również. Czas na miejsce na podium. Trzecie miejsce otrzymuje gmina Człuchów. Prosimy do nas. Proszę, gratuluję bardzo. Na podium to zawsze wyróżnienie, ale panie tak ładnie wyglądają. Drugie miejsce gmina Koczała. I pierwsze miejsce, aż 13 punktów, największe uznanie jury. Przypominamy, najładniejszy wieniec dożynkowy powiatu czuchowskiego trafia do gminy Czarne. Gmina Czarne była już organizatorem powiatowych dożynek. W związku z tym być nim już nie może. W tej sytuacji przyszłoroczne dożynki zorganizuje gmina Koczała. Gratulujemy. Najładniejszy wieniec dożynkowy gminy Rzeczenica. Wyróżnienia otrzymują sołectwa Olszanowo, Gwieździn, Brańsk i Rzeczenica. Prosimy do nas. O, jakieś baterie się na szybko nie ładuje. Teraz naładuje na Olszanowo. Trzecie miejsce, czyli miejsce na podium. Sołectwo Międzybórz. Drugie miejsce, sołectwo Pieniężnica. Pierwsze miejsce i największe uznanie jury, sołectwo Brzezie. Szóste miejsce z wynikiem 7 punktów, tak jak widać na tablicy wyników, zajęła gmina Rzeczenica. Gospodarze okazali się gościnni. Ale pierdolkę ma na ciebie. Proszę zająć. Piąte miejsce z wynikiem 12 punktów zajęła gmina Koczała. Czwarte miejsce z ilością 14 punktów zajęła gmina Czuchów. Mniejszą ilość miejsc zajętych w poszczególnych konkurencjach, lepszych.
Trzecie miejsce, Wirowca tak samo, 14 punktów, gmina Czarne. Gratulacje, proszę, nie ma. Był dobry. Proszę. I drugie miejsce. Drugie miejsce zajęła gmina Dobrzno. Wirowca 17 punktów. Gmin. Rozegranego w ramach Dożynek Powiatowy 2009 zwyciężyła gmina Przechlewo. Prawie 17 punktów, a jedno oczko było wyżej w jednym z konkurencji. A nagrodę wręczą pani Jolanta i Małgorzata Kucharskie z firmy Duet. Przypomnę, fundatorzy nagrody za pierwsze miejsce w tym konkursie. Proszę Państwa, jesteśmy bardzo wdzięczni wielu sponsorom. Dzisiejsze dożynki mogą się odbyć między innymi dlatego, że ponad kilkadziesiąt podmiotów z naszego powiatu chciało brać udział w tej zabawie, a panie, które prowadzą firmę Duet, tutaj można powiedzieć, byli najbardziej hojne wręczali tych nagród. One są tutaj niewidoczne, ale jest to wspaniały komplet stolikowy, wypoczynkowy i wójt gminy, mój kolega, zadecyduje, gdzie go sobie postawić. Także jeszcze raz brawo, dziękujemy panu sponsorom i gminie Przechlewo. Ja oczywiście bardzo serdecznie wszystkich Państwa witam, ale również pana starostę, pana wójta i wszystkich Państwa. Oczywiście nie stanie to w moim ogrodzie, zapewniam. Także pan wójt tutaj powiedział, że wójt sobie postawi. Wójt postawi w jakiejś miejscowości, żeby po prostu świetlica była doposażona. Dziękuję bardzo. Zybusz, najładniejsza wieś gminy Rzeczenica. Podsumowujemy konkurs na najsmaczniejszą drożdżówkę. Do konkursu przystąpiło 9 drożdżówek, z czego jurorzy postanowili nagrodzić 3. Zaczynamy od trzeciego miejsca. Trzecie miejsce, tutaj panie nie chciały zdradzić nam, która jest autorką drożdżówki i przyznajemy wspólnie dla Koła Gospodyń Wiejskich z Międzyborza. Trzecie miejsce, najsmaczniejsza drożdżówka. Koło Gospodyń Wiejskich z Międzyborza. Drugie miejsce dla pani Marii Wyrwicz z Rzeczenicy. Zapraszamy panią Marię do nas. Najbardziej w podniebienia jurorów trafiła drożdżówka upieczona przez panią Iwonę Tchórzewską z sołectwa Brenz. Gratulujemy pani Iwonie i zapraszamy do nas. Prosimy do zdjęcia. I pierwsze miejsce w konkursie najładniejsza posesja. Brzezie, Anna i Eugeniusz Waszewscy. Gwieździ, Grażyna i Zbigniew Bulwan. Międzybórz, Janina Chryńczuk. Olszanowo, Krystyna i Piotr Piotrowscy. Pieniężnica, Jolanta Winnicka. Rzeczenica, Iwona i Ryszard Urbaniak. Ja ze swej strony wam naprawdę gratuluję, bo macie naprawdę ważne sesje i tak dalej. Żeby wszyscy do was wybrali. Dziękujemy. Gratulujemy właśnie do najpiękniejszych posesji w gminie Rzeczenica. Dziękujemy bardzo.